Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Tutaj pan Filip Konopny. Dzień dobry, panie Stanisławie. Pozdrawiam serdecznie i przechodzę do pytań. Pierwsze pytanie. Co sądzi pan o Henryku Żewuskim? Czy czytał pan książki jego autorstwa? Jeśli tak, to co pan o nich sądzi? No, pan Henryk Żewuski był zdolnym pisarzem i bardzo ładnie pisał. Jedną jego książkę czytałem, chyba, znaczy tą na pewno, ale być może jeszcze inne, ale tych innych to jakoś w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć. Pamiątki Soplicy. To piękna książka. Piękna książka, polecam każdemu. Bardzo dużo różnych takich anegdot i kolorystyki obyczajowej tam jest pokazane. Między innymi książę Karol Radziwiłł, Panie Kochanku, tam sprawa Wołodkowicza i tak dalej. No, bardzo, bardzo ciekawy i taki no, zajmujący, powiedziałbym, pisarz. Drugie pytanie. Co pan sądzi o Jędrzeju Giertychu i jego książkach? Nic nie sądzę, bo książek nie czytałem. Natomiast Jędrzej Giertych był taką ikoną ruchu narodowego w swoim czasie. W ogóle cała rodzina Giertychów była związana, można powiedzieć, że była takimi sztandarowymi postaciami ruchu narodowego. No teraz trochę się to zmieniło, bo pan Roman już jak gdyby w inną dudkę zaczyna tutaj dmuchać, ale tu środowisko nie bardzo mu dowierza. Nawet gdyby się obrzezał, to mu nic nie pomoże. No, podobno ta publicystyka polityczna Jędrzeja Giertycha jest na wysokim poziomie, ale ja, jak mówię, nie czytałem, nie znam. Trzecie, czy może pan polecić jakieś książki Europie z czasów monarchii lub szerzej autorów, którzy o niej piszą, które pan czytał i się panu podobały lub po prostu wie pan, że są godne polecenia? Mogą to być na przykład jakieś powieści historyczne, a chyba najlepsze byłyby takie pisane w formie jakby eseju, coś w stylu Stanisława Mackiewicza. Nie pytam raczej o książki w rodzaju podręczników do historii, chyba że któryś rzeczywiście jest godny uwagi. Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam i jeszcze raz życzę pomyślności. No to właśnie, jeśli takie pan ma tu oczekiwania, to bym polecał książki właśnie Stanisława Cata Mackiewicza. Pierwsza książka, która dotyczy Europy średniowiecznej, czyli Herezje i Prawdy. Druga książka, która dotyczy epoki właściwie ponapoleońskiej Europy, to jest książka pod tytułem Był bal. Trzecia taka pozycja, która no, dotyczy już drugiej połowy XIX i początku XX wieku, to jest Europa in flagranti. No i potem jest taka książka, która wprawdzie nie dotyczy monarchii, ale dotyczy II wojny światowej, to są pod tytułem Zielone oczy. To bym panu polecał. Myślę, że nie rozczarowałby się pan. Pan Marcin. Przenajlepszy panie Stanisławie. No, dziękuję, dziękuję. Mam do pana jedno proste pytanie. Czy system podatku progresywnego w naszym kraju nie jest ostatecznie niczym innym jak zwykłym rozkułaczaniem Polaków? Jest to o tyle dziwne, że w ZSRR panował komunistyczny terror i da się jeszcze takie podejście zrozumieć. Tymczasem w Polsce niby mamy wolność, równość i ochronę prawa własności, a ostatecznie i tak wszystko sprowadza się do pastwienia nad tak zwanymi bogaczami i klasą średnią. Proszę wytłumaczyć, skąd ta mentalność wszystkich polskich rządów od 1989 roku. No, zwracam uwagę, że podatek progresywny, zwłaszcza podatek dochodowy, w ogóle jest bardzo głupi, bo on właściwie już nie tylko jest głupi, że każe za pracę,
ale głupi jest jeszcze i szkodliwy, dlatego że z samej swojej konstrukcji wyposaża władzę publiczną w uprawnienie, które nie jest wcale konieczne do tworzenia dochodów państwowych, mianowicie w uprawnienie do kontrolowania dochodów obywateli. W przypadku podatków pośrednich takiego uprawnienia władza publiczna nie ma, no i nic się nie dzieje. Można i w ten sposób dochody budżetowe gromadzić. Więc ja jestem, zawsze się opowiadałem za likwidacją podatku dochodowego, właśnie dlatego, żeby władza publiczna nie miała zbyt daleko idących i niepotrzebnych w gruncie rzeczy uprawnień. A jeśli chodzi o progresję podatkową, to ona jest oczywiście niezgodna z zasadą ochrony własności, bo zasada ochrony własności stanowi, że własność jest chroniona cały czas tak samo, bez względu na jej rozmiary. Natomiast progresja podatkowa rządzi się według innej zasady, że własność jest chroniona coraz słabiej w miarę wzrostu jej rozmiarów. No i to jest oczywiście bezprawne, antykonstytucyjne. No i dlatego podatek dochodowy, a zwłaszcza podatek progresywny, należałoby zlikwidować. Tutaj, no skąd ta mentalność polskich rządów? No to muszę tutaj od Adama i Ewy zacząć. Otóż tak ideologicznie podział na lewicę i prawicę, na czym polega? Na tym, jaki sposób podziału dochodu narodowego konkretna partia czy środowisko polityczne uważa za najlepszy. Jeżeli uważa, że najlepszy jest podział dochodu narodowego pod przymusem i za pośrednictwem budżetu państwa, to jest to ugrupowanie etatystyczne, a prawdopodobnie socjalistyczne. Jeżeli natomiast uważa, że podział dochodu narodowego najlepszy jest dobrowolny i poprzez rynek, no to jest ugrupowanie wolnościowe, a jeśli jeszcze ma takie konserwatywne poglądy w sprawach społecznych i obyczajowych, no to jest to ugrupowanie prawicowe. Dlaczego to kryterium jest takie ważne? Dlatego, że można z niego wyprowadzić cały ekonomiczny model państwa i cały system prawny, więc warto się nad nim tu zatrzymać. I kiedy przyłożymy to kryterium do parlamentarnej sceny politycznej w ostatnim 30-leciu, to co widzimy? No, że scena polityczna, zwłaszcza parlamentarna, jest zdominowana przez ugrupowania socjalistyczne. No, w tej chwili zarówno Prawo i Sprawiedliwość, które jest rekonstrukcją historyczną przedwojennej sanacji, zarówno Platforma czy Koalicja Obywatelska, która jest już taką szajką pragnącą konfitur władzy, no Lewica to wiadomo i PSL to wiadomo, scena polityczna jest zdominowana przez ugrupowania socjalistyczne, które są no, wrogie własności prywatnej z natury rzeczy. Taki socjalista francuski Proudhon twierdził, że własność jest kradzieżą. No, wiedział, co mówi, dlatego że on był jednym z inicjatorów takiego banku robotniczego we Francji. No i tam 5 franków kosztowała akcja, a w zamian za to ci akcjonariusze banku robotniczego mieli dostawać tanie kredyty. No więc masowo kupowali te akcje, bo one nie były drogie. No ale jak przyszło do kredytów, to okazało się, że i dywidend, to okazało się, że ich nie ma.
A potem się okazało, że Proudhon właśnie bardzo duży posag zgromadził dla córki, którą wydawał za mąż. No i tak to idea banku robotniczego upadła. Więc socjalistom nie można wierzyć. Kto ufa socjalistom, ten sam sobie szkodzi. No ale to wyjaśnia ten wywód, który tutaj przed chwilą przytoczyłem, wyjaśnia, dlaczego właśnie tak się działo od 1989 roku. Pan Adam Sternik. Cykielmeister jest tylko jeden. No proszę, nie, więcej jest cykielmeistrów. Szanowny panie Stanisławie, bardzo dziękuję za pańską wytężoną pracę. Mam do pana jedno pytanie i proszę o najszczerszą odpowiedź. Jestem w stanie znieść najboleśniejszą prawdę. Widzicie państwo, jak to dramatycznie brzmi. Czy premier Morawiecki jest automatonem? Pan Grzegorz Braun też kogoś z rządu podejrzewał, że jest jedynie syntezatorem mowy. Dziękuję i życzę dużo zdrowia. No, ja mam nadzieję, że tak nie jest, chociaż czasami pan premier Mateusz Morawiecki sprawia takie wrażenie, ale sprawia takie wrażenie, dlatego że był chyba, oni wszyscy byli tresowani przez jednego pogromcę. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób mówią na przykład i prezydent Duda, i pan premier Morawiecki w ten sam sposób gestykuluje, w podobny sposób mówi, więc to najwyraźniej ten sam pogromca ich tresował. Jest taka książka Priestleya, angielskiego autora, o takich dwóch naukowcach, którzy byli tam niezadowoleni ze swojej sytuacji, podzielili się rolami. Jeden tresował do PR właśnie przedstawiciela rządu, a drugi przedstawiciela opozycji, ale tymi samymi metodami to robili. No i doszło wreszcie do debaty między jednym i drugim i okazało się, że oni identyczne slogany głoszą, identycznie gestykulują i tak dalej. No, to jest trochę taka. To jest taka sytuacja. Myślę, że aż tak źle nie jest, że jeszcze no, takie były zabawne anegdotki, właściwie szyderstwa, bo za komuny w latach 70. to Leonid Breżniew już był w takim złym stanie i starał się trzymać prosto, i złośliwi mówili, że dlatego się utrzymuje za wszelką cenę postawę pionową, żeby się mu elektrolit nie wylał. No to takie złośliwości, ale to wtedy jeszcze były elektrolity, teraz to już są inne. Tam także tu automaton, nawet nie wiedziałem, że takie słowo jest.